Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na odcinek, który na moim kanale nie pojawił się już od dłuższego czasu i mam tutaj na myśli makijaż tanio kontra drogo. Razem z Wami postaram się znaleźć zamienniki kosmetyków takich jak na przykład podkład z Anastazji, puder z Anastazji albo na przykład paleta Blue Blood od Jeffrey Star'a. Także jeżeli jesteście ciekawi, czy mi się to uda, czy sprostam temu zadaniu, to koniecznie ze mną zostańcie. Sama jestem niesamowicie ciekawa, także zaczynamy. I makijaż rozpocznę tradycyjnie od podkładu, czyli szukam Szukamy zamiennika Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Ja mam go w kolorze 130n i wydaje mi się, że konsystencją bardzo podobnym podkładem jest Revolution Conceal and Hydrate w kolorze F1. Nie wiem, czy kolorystycznie one będą się w 100% zgadzać, ponieważ wydaje mi się, że ten jest nieco jaśniejszy i trochę chyba też chłodniejszy, ale konsystencja tych podkładów jest niesamowicie podobna. Także przetestujmy to. I na moją lewą część twarzy będę aplikować podkład z Anastazji. Ja bardzo lubię ten podkład, ponieważ daje całkiem niezłe krycie, jednocześnie jest pięknie rozświetlający i dobrze utrwalony, utrzymuje się naprawdę przez długie godziny. Także jest to jeden z moich ulubionych podkładów. Dodatkowo mnie nie zapycha, więc jest pod tym kątem bezpieczny, mogę mu ufać. Naprawdę kawał dobrego podkładu, jeżeli macie ochotę, to polecam. Tak jak widzicie kolor też jest dla mnie fajnie dopasowany, nie oksyduje i praktycznie nawet nie muszę za bardzo przeciągać go na szyję, bo wygląda dokładnie jak druga skóra. Ok, podkład po mojej lewej stronie nałożony. Tak jak widzicie, zaplikowałam tylko jedną warstwę i przechodzimy do podkładu z Makeup Revolution. Konsystencja jest niemal identyczna, więc jestem ciekawa jak z kryciem, jak z wykończeniem. I już widzę, że ten podkład jest nieco chłodniejszy. Poziom jasności jest podobny, ale ma więcej oliwkowych tonów, co akurat mi się podoba. Krycie tego podkładu jest nawet chyba trochę lepsze niż podkładu z Anastazji. Już widzę, że daje też fajne, rozświetlone wykończenie, może nawet nieco silniejsze niż podkład za Anastazji. Wow! Jeśli chodzi o krycie, naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie wiem nawet, czy zużyję tę ilość, którą wycisnęłam sobie na grzybie do dłoni, bo tutaj skryciem jest bezbłędnie. Jak na tak lekką konsystencję to widzicie radzi sobie naprawdę cudownie. Tu krycie po prawej stronie jest lepsze, więc tutaj postaram się to wszystko doklepać. Jestem oczywiście ciekawa, jak przede wszystkim z trwałością tych podkładów, a właściwie czy podkład z Makeup Revolution dorówna temu z Anastazji, ale póki co wyglądają naprawdę fenomenalnie zarówno Anastazja, jak i Makeup Revolution. Jeśli chodzi o korektor, to dzisiaj poza konkurencją wykorzystam korektor NYX Born to Glow i ja używam koloru Light Ivory. Nałożę odrobinkę zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, skupiając się głównie na przestrzeni pod okiem, bo, tak jak widzicie, nie mam zbyt wielu niedoskonałości do przykrycia. Poza tym nie chciałabym zaburzać działania podkładów. Troszkę w skrzydełkach nosa i może tutaj, bo mam jakieś zaczerwienienia. Przyznam Wam uczciwie, że póki co bardziej podoba mi się moja prawa strona z podkładem Makeup Revolution, chyba dzięki temu kryciu, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, przechodzimy do pudru. Jeśli chodzi o moją lewą stronę, to wykorzystam oczywiście pudr z Anastazji. Kocham to, jak on przepięknie wygładza pory, jak ładnie wygląda pod oczami, on delikatnie mam wrażenie, że rozjaśnia cerę, a mam odcień wanila. Nie jest aż tak transparentny, jakbym tego oczekiwała, ale akurat w moim przypadku to się sprawdza, bo zwykle nakładam nieco ciemniejsze podkłady albo one w ciągu dnia. Trochę oksydują, a ten puder to łagodzi. I on nie daje tempego matu. On prawie matu w ogóle nie daje, on właściwie daje tak naprawdę utrwalenie, ale dzięki temu pudrowi tak naprawdę możemy uzyskać każdy efekt, jeżeli użyjemy rozświetlającego podkładu, nałożymy rozświetlającą bazę, nie będziemy twarzy zbyt mocno pudrować, to naprawdę jesteśmy w stanie dzięki temu pudrowi osiągnąć nawet rozświetlone wykończenie bez problemu. Przechodzimy teraz do tańszej strony i w mojej ocenie tańszym zamiennikiem pudru z Anastazji jest ten puder z. Gosza, który pokazywałam Wam w ostatnich ulubieńcach, to jest Gosz Waterproof Setting Powder, który również setuje makijaż, ale nie daje takiego bardzo matowego, tempego wykończenia i jednocześnie przepięknie też wygląda pod oczami. I jeśli chodzi o puder z Gosza, to on akurat nie rozjaśnia makijażu, więc możemy go stosować również przy okazji ciemniejszych karnacji, ale też jest dostępny po prostu w jednym kolorze. No, powiem Wam, że poziom wygładzenia, jeśli chodzi o moją prawą i lewą stronę, jest właściwie taki sam. Może lekko tonacyjnie się to różni, bo już widzę, że puder z gosza po prostu nie daje mi efektu lekkiego rozbielenia, ale poziom wygładzenia jest naprawdę identyczny. A jaka różnica w cenie? I gotowe, pudry nałożone, także przejdę teraz do kolejnych etapów makijażu. Na razie jestem pod ogromnym wrażeniem, zarówno tańszej, jak i droższej strony serio. Okej, okay, moi drodzy, przechodzimy do konturowania i bardzo się cieszę, że ta podstawa makijażu wyszła tak fajnie, bo od razu lepiej mnie to nastraja. Jeśli chodzi o moją lewą stronę, to wykorzystam paletkę ze Smashboxa. To jest jedna z moich ulubionych palet do konturowania. To już jest moja trzecia, czy może nawet czwarta sztuka na wykończeniu. Kocham te kolory, kocham te bronzery i ten rozjaśniający puder również jest bardzo fajny, w szczególności do aplikowania tutaj pod linią konturowania, fajnie dodaje świeżości i jeszcze utrwala makijaż, podkład na bokach policzków. Ja używam tej paletki w ten sposób, że zwykle głównie bazuję na tym chłodniejszym odcieniu bronzera, ewentualnie delikatnie mieszając go z tym cieplejszym. Kocham jedwabistość tych brązerów i raczej nie zapowiada się, żebym z nich totalnie zrezygnowała. Są to faktycznie brązery, które spełniają moje oczekiwania. Malując nie tylko mnie, ale też inne osoby, zawsze jestem po prostu zadowolona z efektu, jaki dzięki tym pudrom osiągam. I przede wszystkim ciężko jest sobie zrobić tymi brązerami krzywdę. Nawet przy mojej bardzo jasnej karnacji. I bardzo fajna, tania paletka, która dorównuje jakości paletki ze Smashboxa, i jest moje niedawne odkrycie, czyli paletka Bell Professional Matte Face Contour Palette, którą dostaniecie, słuchajcie, w biedronce. Tak, ja kupiłam tę paletkę w biedronce. I tutaj również mamy chłodniejszy bronzer, cieplejszy oraz duży puder do rozświetlania, rozjaśniania partii twarzy. Także rozpocznę tak samo jak w poprzednim przypadku, od tego chłodniejszego brązera, mieszając go nieco z tym cieplejszym. I te pudry brązujące są tak samo jedwabiste jak Smashbox, łatwo się nimi pracuje, są świetnej jakości, nie robią plam, da się je budować. Także no, uwielbiam te brązery również. I jeśli chodzi o ton, to tak naprawdę jestem w stanie uzyskać bardzo podobny efekt. Naprawdę mam szczerą nadzieję, że ta kolekcja wejdzie do biedronki na stałe i te pudry brązujące będą tam dostępne non-stop, bo na pewno jeszcze wrócę po kolejne opakowania. Twarz wykonturowana, więc teraz poszukamy zamiennika rozświetlającego różu Nars Orgasm. Bardzo lubię ten kolor. On przepięknie odświeża makijaż, delikatnie rozświetla. No naprawdę cud, miód i orzeszki. Zobaczcie jak to ładnie się prezentuje. Hmm. A co do mojej prawej strony, to wykorzystam róż, który jest dla mnie nowością, jeszcze nigdy go nie używałam i mam tutaj na myśli róż Myslin Missing Your Kissing Treat Me Sweet Powder Blush. On prezentuje się bardzo podobnie do tego z Narsa, jest może nieco bardziej brzoskwiniowy, ale również ma rozświetlające drobinki i kiedy swatchowałam je na dłoni to wyglądają bardzo podobnie, także sprawdźmy to. Jest trochę bardziej lotny, bo ten z Narsa jest trochę bardziej zbity i czasami nawet trudno nałożyć go na pędzel, a ten jest Dosyć lotny, ale łatwo się aplikuje. Jest może troszkę intensywniejszy przez tą lotność. Na policzku, więc trzeba delikatnie go używać. Bardzo podobnie do tego różu z narsa. I niesamowicie cieszę się, że ten test przebiega tak sprawnie, bo nie ukrywam, przygotowywałam się do tego odcinka solidnie i długo, żeby znaleźć dla Was jak najlepsze tanie perełki, i póki co jest naprawdę dobrze. Także teraz przejdę do rozświetlacza i użyję jednego sprawdzonego rozświetlacza. Nie mam tutaj żadnych zamienników i będzie to po prostu rozświetlacz, którego używam ostatnio dosyć często, czyli ten z nyksa o plastelinowej konsystencji. High Glass Illuminating Powder. Okej, okay, moi drodzy, wracam do Was ze zrobionym makijażem brwi i bazą na powiekach tradycyjnie Peluise, i jeśli chodzi o to, jakich cieni dzisiaj użyję, to będę wykorzystywać paletkę od Jeffree Stara Blue Blood, ponieważ bardzo często pytacie mnie o to, czy używałam tej paletki, dlatego pewnie głównie, że zawiera sporo takich modnych w tym sezonie kolorów, między innymi niebieski. E, no i generalnie jest to paletka bardzo ładna. I tak miałam okazję jej już raz używać i powiem Wam, że mam tak relację z nią nie do końca pozytywną, dlatego, że w mojej ocenie te cienie są faktycznie napigmentowane, ale jednocześnie są bardzo zbite, um, troszkę suche i ciężko jest przetransferować pigment na powiekę. Trzeba go naprawdę dosyć długo i solidnie budować, tak żeby uzyskać pełną pigmentację. Jest to możliwe, ale trochę problematyczne. Jeśli chodzi o paletkę, której będę używać po mojej tańszej stronie, to będzie to paleta Makeup Revolution, która wygląda tak i prezentuje się w środku bardzo, ale to bardzo podobnie do tej paletki z Jeffree Star'a. Zobaczcie, jak wyglądają te paletki obok siebie. Chyba nie ma wątpliwości, że Makeup Revolution inspirowało się trochę paletką Blue Blood. I makijaż rozpocznę od tej droższej strony i wykorzystam matowy beż, który nazywa się Wealthy i nałożę go na przestrzeń pod łukiem brwiowym. Jest to cień totalnie wtapiający się w odcień mojej karnacji, więc praktycznie go nie widać. Też nie jest jakoś oszałamiająco napigmentowany. Tutaj przyznam uczciwie, ale podług brwiowy wystarczy. I to samo robię z moją tańszą stroną, wykorzystuję matowy beż z paletki Makeup Revolution i żeby nie było wątpliwości, za każdym razem oczywiście zmieniam pędzle. No ten matowy beż jest też podobnie napigmentowany i wydaje mi się, że nie jest tak matowy, ma lekko satynową poświatę, ale nie błyszczy się, co akurat mi się podoba. I myślę, że dzisiaj wykonam makijaż pasujący do mojej miętowej bluzki, także może zacznę od tego ciemno-zielono-morskiego koloru. O widzicie, widać to, o czym mówiłam na początku. To nie jest taka zastraszająca, bardzo silna pigmentacja. Jej trzeba poświęcić trochę czasu, bo te cienie z Jeffree Star akurat z paletki Blue Blood nie są wcale takie super ekstra mocno napigmentowane. Są bardzo zbite i takim puchatym pędzelkiem po prostu trzeba się troszkę napracować, żeby dobrze je nabudować i jednocześnie porządnie rozetrzeć. Przechodzę do tańszej paletki i wykorzystam kolor Melt. O, i zobaczcie, niby tańsza paletka, a sposób w jaki cień się przyczepia jest bardzo podobny do tego cienia z Jeffree Star. Pigmentacja na podobnym poziomie, mimo że cień Jeffree Star w paletce wygląda na ciemniejszy. I w tym przypadku też używam bardziej puchatego, większego pędzelka, więc tutaj nabudowanie tej pigmentacji jest nieco trudniejsze niż w przypadku bardziej zbitych pędzli. No ale nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, także no ta paletka Jeffree Star pozostawia sporo do życzenia. Ja to słuchajcie jestem chyba ślepa, bo nie zauważyłam, że w paletce Makeup Revolution mamy nawet lepszy zamiennik cienia z paletki Blue Blood, którego użyłam przed chwilą i mieści się tutaj, więc dołożę go odrobinkę w zewnętrznym kąciku, tak żeby poziom pigmentacji i odcień były podobne co na moim lewym oku. Przejdźmy teraz do niebieskiego z paletki Blue Blood. To jest taki niebieski wręcz atramentowy. Nakładam go jeszcze mniejszym, bardziej zbitym, ale nadal puchatym pędzelkiem. I sprawdźmy tę pigmentację. No i jest nieco lepiej, ale szału, szału nie ma. Tak jak wspomniałam, cienie są dosyć zbite, więc z budowaniem pigmentacji trzeba się troszkę pobawić. I przechodzę do niebieskości z paletki Makeup Revolution. I w tym przypadku cienie są mniej zbite, ale jednocześnie nie osypują się. No i pigmentacja jest bez zarzutu przynajmniej na razie. Wygląda to całkiem ok. Myślę, że uda mi się zbudować ten niebieski do podobnej intensywności, co po lewej stronie. Jest to niebieski nieco jaśniejszy od niebieskości z paletki Jeffrey Stara. Nawet w paletce wygląda na jaśniejszy, także tutaj może być niewielka różnica. Niebieski nałożony i tak jak widzicie jest niewielka różnica, ale nadal nie wygląda to źle. Przejdę teraz do cienia z paletki Blue Blood i wykorzystam ten jasny, pastelowy, miętowy kolor. Chciałabym tutaj złagodzić te przejścia pomiędzy skórą a kolorami, bo jednak niebieski nie jest takim naturalnym kolorem dla naszych powiek. Także tutaj nad tym przejściem kolorystycznym trzeba trochę bardziej popracować. Przeskakuję teraz do paletki Makeup Revolution. Tak jak widzicie, różnice są subtelne, ale to pomoże mi pozacierać wszelkie brzydkie granice tego cieniowania. Jeśli chodzi o dolną powiekę, to myślę, że pójdę w bardziej stonowane tony, więc wykorzystam cień Celebrity Scheme. I spróbujmy go tutaj ładnie zbudować. No odcień tego cienia bardzo mi się podoba. Myślę, że fajnie sprawdzi się do dziennych makijaży, bo ma taki neutralny ton, może nawet nieco chłodny. I mimo tego, że ma w sobie coś chłodnego, to jednocześnie na powiece nie wygląda sino. I zewnętrzny kącik dolnej powieki potraktuję tym cieniem. To jest taka szarość lekko wymieszana z niebieskim. Myślę, że ten cień fajnie połączy mi dół z górą. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj dobrze to wszystko rozetrzeć, bo nakładany skoncentrowanym pędzlem, zobaczcie, ma moc. I po mojej prawej stronie nakładam cień Climate, który niestety już chyba nie jest tak fajnie napigmentowany, bo w ogóle, w ogóle go nie widać. Jest jak matowy beż. Hmm. Gdybym wiedziała, że tak będzie, to nie robiłabym tak mocnej powieki dolnej po mojej lewej stronie, ale może uda nam się to jakoś odratować. Przejdę jeszcze do cienia H2O z paletki Makeup Revolution, bo on jest najbardziej szarawy z matów, które tutaj się znajdują. No Jeśli chodzi o dolną powiekę, to chyba nie udało mi się jej dobrze odwzorować. Ale cóż, będę improwizować i jakoś to wyprowadzimy. Przejdziemy teraz do czegoś rozświetlającego, bo tak jak widzicie, nadal mamy wolną przestrzeń ruchomej powieki zarówno po prawej, jak i lewej stronie, i zastanawiam się, którego cienia użyć. Chyba pójdziemy w coś jaśniejszego, rozświetlającego, i tutaj mamy takie ładne, beżowe złoto. Jeśli chodzi o paletkę Blue Blood i coś bardzo podobnego w palecie Makeup Revolution, jeśli chodzi o paletkę Blue Blood, to ten cień nazywa się Crystal Flash i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Także chyba go tutaj dzisiaj użyjemy. E, tyle, że mam ochotę nałożyć go na NYX Glitter Primer. Jeśli chodzi o NYX Glitter Primer, to tutaj też będę miała dla Was zamiennik, którego jeszcze nigdy nie używałam, więc na żywo sprawdzimy, czy jest czegokolwiek wart. E, jeśli chodzi o zamiennik NYX Glitter Primera, to mam tutaj pierne Glitter Primer, który jest mniej więcej jakieś 15 zł tańszy od tego z NYXa, także nie jest to jakoś bardzo duża różnica, ale zobaczmy, może że działają podobnie. Aplikuję na powiekę ruchomą NYX Glitter Primer po mojej lewej stronie i nakładam wspomniany wcześniej cień z paletki Jeffree Star. No, ten metalik bardzo mocno przykleja się do tego primera z NYXA, także zaraz będę musiała puchatym pędzlem pozacierać granicę. Myślę, że jeszcze łatwiej będzie mi pozacierać granicę, jeżeli użyję metalicznego cienia w kolorze powiedzmy to miętowo-zielonym. O, od razu lepiej. Przejdę teraz do Pierre René Glitter Primer i zaaplikuję go na ruchomą powiekę. On jest totalnie przeźroczysty, więc ma inną konsystencję niż primer z NYXa. Uuu, mam nadzieję, że nie rozpuści mi tutaj tego cieniowania. Uuu, widzę, że trochę rozpuszcza mi moje cieniowanie. Kurczę. I od razu palcem zaaplikuję cień z paletki Makeup Revolution, bo boję się, że ten Glitter Primer mógł mi tutaj trochę naruszyć cieniowanie matami. I tak niestety jest. Troszkę je rozpuścił. Ha! Jeśli chodzi o ten cień z Makeup Revolution, to on w tonacji się trochę różni. Jest bardziej złoto-brzoskwiniowy niż ten z paletki Jeffree Star, więc tutaj chyba będzie największa różnica oprócz dolnej powieki w tym właśnie cieniowaniu. Tutaj granice zewnętrzne też pozacieram miętowym metalicznym cieniem. I chyba ostatecznie te makijaże wyszły mi dosyć różne e, i taką biedę po mojej prawej stronie widać w szczególności jeśli chodzi o dolną powiekę, mm. bo jeśli chodzi o górę, to całkiem mi się podoba. E, trochę jestem zawiedziona tym primerem z René, bo rozpuścił mi maty. Okej, okay, moi drodzy, wracam do Was z wytuszowanymi rzęsami, przykleiłam też sztuczne, a na linię wodną nałożyłam kredkę Fenty Beauty w odcieniu Navy or Die, to jest nowość bardzo fajnej jakości, automatyczna kredka. Jeśli chodzi o moje cieniowanie z prawej strony, to starałam się jeszcze nabudować ten cień H2O i sprawić, żeby to cieniowanie było bardziej obszerne na dolnej powiece i niestety, no jest trochę bardziej obszerne, ale jednocześnie mam wrażenie, że powstała mi tutaj taka niebieska poświata, taka jakby plama, od tego, że trochę się te cienie osypywały i nie jestem w stanie już nic z tym w tym momencie zrobić. Jeśli chodzi o moje lewe oko, wykonane paletką Jeffrey Stara, to bardzo mi się podoba, chociaż wydaje mi się, że lepszą jakość ma ta paletka Huda Beauty w niebieskich tonach i nadal pozostanie moim faworytem, jeżeli będę potrzebowała jakichś niebieskich cieni. Też bardzo fajnej jakości niebieski cień ma ta paletka Carnival XL Palette, bo jeśli chodzi o te Blue Blood, no to troszeczkę trzeba było się namachować żeby uzyskać efekt jaki tutaj widzicie. E, także teraz was oddalę, przejdziemy do makijażu ust i mam tutaj kolor dosyć przewrotny, zresztą za chwilę wam pokażę, bo nie sądziłam, że makijaż oczu wyjdzie mi tak mocny, ale no cóż, będzie dzisiaj po prostu bardzo kolorowo. Także pokażę wam o jaką pomadkę mi chodzi. Teraz z daleka widzicie jeszcze lepiej, że faktycznie po mojej prawej stronie mam taką plamę, która mnie wkurza, ale trudno, muszę to zaakceptować, bo niestety beżowy cień nie był w stanie tego znieść w żaden sposób. Przejdźmy zatem do pomadki. Jeśli chodzi o pomadkę, to poszukam zamiennika pomadki Fenty Beauty w odcieniu Unattached. To jest taki neonowy, lekko melonowy kolor, który myślę, że może być bardzo modny w sezonie wiosna-lato. Jeśli chodzi o jego zamiennik, który wydaje mi się dosyć podobny, to jest to pomadka Golden Rose, My Matte Lip Ink w kolorze 08. Sprawdźmy, jak będą się zachowywały, jak będą wyglądały obok siebie i przede wszystkim, jak się będą utrzymywać. Zacznę od pomadki Fenty Beauty. I tę pomadkę miałam ostatnio w filmiku z ulubieńcami, także tak, ten o nowy, melonowy kolor to właśnie pomadka Fenty Beauty. Przejdę teraz do pomadki Golden Rose. Ona wydaje mi się trochę ciemniejsza w opakowaniu, ale sprawdźmy, jak wypadnie na ustach. I wydaje mi się, że ten kolor z Golden Rose może być trochę bardziej uniwersalny i pasować zarówno ciemniejszym, jak i jaśniejszym karnacjom. Tak, widać od razu, że jest troszeczkę ciemniejszy i mniej neonowy. Też ta pomadka z Golden Rose ma nieco lżejszą konsystencję niż Fenty Beauty jednocześnie mam wrażenie, że jest lepiej napigmentowana. Pomadki nałożone, więc możemy je wreszcie porównać. Jeśli chodzi o te z Fenty Beauty, to tak jak widzicie jest jaśniejsza i nieco bardziej neonowa. Też nie zastyga na taki 100% mat i troszkę mają w zwyczaju te pomadki z Fenty Beauty się rozlewać, ale mam nadzieję, że dzisiaj nie zrobi mi takiego psikusa w ciągu dnia. Jeśli chodzi o te z Golden Rose, to ma nieco bardziej stonowane tony, przez co Wydaje mi się być bardziej twarzowa i w kontekście całego makijażu ust, chyba. Chyba nawet bardziej mi się podoba. Także tyle, jeśli chodzi o usta. Oczywiście pokażę Wam się za kilka godzin i sprawdzimy, jak z trwałością. Ja bardzo lubię te pomadki Golden Rose, ponieważ świetnie mi się sprawdzają, cudownie mi się utrzymują. Także mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. I zdaję sobie sprawę z tego, że ten niebieski makijaż oczu w połączeniu z neonowymi ustami może się gryźć, ale widziałam takie połączenie ostatnio bodajże u norwiny i bardzo mi się spodobało. Także dzisiaj wyszło mi coś troszkę podobnego. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to muszę Wam przyznać, że to jest chyba najsłabsze ogniwo, i w tym przypadku nie udało mi się znaleźć dobrego zamiennika paletki Blue Blood od Jeffree Star. A mimo że do tej paletki również mogłabym mieć zastrzeżenia, cienie z paletki Jeffree Star są dosyć mocno zbite, więc trzeba trochę popracować nad uzyskaniem odpowiedniej pigmentacji. Co do paletki Makeup Revolution, to wszystko było ok, dopóki cieniowałam górną powiekę, dolna powieka wyszła tak biednie w porównaniu z paletką Jeffree Stara. Zobaczymy oczywiście, jak te cienie będą się sprawdzać na przestrzeni całego dnia. Może trwałość je obroni. I na pewno w przyszłości, jeżeli będę używać jeszcze tej paletki z Makeup Revolution i będę próbowała cieniować dolną powiekę, no to zrobię to na nieprzypudrowanym korektorze i myślę, że wtedy uzyskam lepszą pigmentację, bądź wcześniej nałożę jakiś cień w kremie w podobnym odcieniu. Jeśli chodzi zaś o makijaż twarzy, to w tym przypadku jest o niebo lepiej, bo zarówno podkład, jak i puder, jak i róż i bronzer, prezentują się świetnie, zarówno po lewej, jak i prawej stronie, nawet może z lekką przewagą mojej prawej strony, bo podkład tutaj naprawdę wygląda świeżo, ale przekrycie lepiej zniwelował mi zaczerwienienia i jakieś niedoskonałości. Także tutaj jest super. Moi drodzy, mamy godzinę 15:52, także postaram się Wam pokazać za kilka godzin 8-9, tak około północy, tak żebyśmy byli w stanie wspólnie stwierdzić, jak to wszystko się utrzymało, także do zobaczenia za kilka godzin, pa pa. Okej okay, moi drodzy, wracam do Was z podsumowankiem. Mamy godzinę 23.27, także wydaje mi się, że, że minęło już 8 godzin od aplikacji tego makijażu. Przyjrzałam się sobie przed chwilą dokładnie i muszę Wam przyznać, że... Jeśli chodzi o podkład, to bardziej podoba mi się moja prawa strona. Wow! Jestem pod wrażeniem, że to mówię. I teraz będę namiętnie testować ten podkład z Makeup Revolution, ponieważ naprawdę jest dużą konkurencją dla tego z Anastazji. E, ponieważ nie zebrał mi się w zmarszczkach, a ten z Anastazji niestety troszeczkę mi się zebrał. Dodatkowo, tak jak widzicie, mat utrzymany jest na tym samym poziomie, czyli tego matu po prostu już nie ma, ale świecę się, tak powiedziałabym, zdrowo, nie patologicznie i chyba bardziej mimo wszystko to świecenie jest widoczne po lewej stronie. Po prawej mam wrażenie, że jest takie stonowane i po prostu wygląda lepiej. Naprawdę bardzo podoba mi się ten podkład, więc będę go teraz namiętnie testować przez kilka najbliższych dni, ponieważ naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie i myślę, że jest to zasługa również pudru z gosza, który Wam serdecznie polecałam w ostatnim filmie i nadal podtrzymuję, bo naprawdę ta strona makijażu świetnie się utrzymała. Mam tutaj na myśli oczywiście makijaż twarzy. Jeśli chodzi o pomadki, to ja jestem po kilku różnych tłuszczach, tych posiłkach i nie poprawiałam ust w ogóle na przestrzeni całego dnia. I tak jak widzicie, zarówno lewa, jak i prawa strona utrzymały się całkiem nieźle. Pozjadała się pomadka i z Golden Rose, i z Fenty wewnętrznej części ust. W zewnętrznych kącikach również troszkę się rozmazała. Mam wrażenie, że troszeczkę może po mojej prawej stronie, gdzie była pomadka z Golden Rose. Ale jadłam teraz łódkę z kurczaka i zwykle trzymałam je prawą ręką, więc to mogło wpłynąć na rozmazanie się pomadki akurat w tym kąciku. Generalnie podsumowując, nie widzę tutaj zbyt wielkiej różnicy w trwałości tych pomadek, więc myślę, że spokojnie Mogę Wam polecić pomadkę z Golden Rose jako tańszy zamiennik pomadki Fenty Beauty. Jeśli chodzi o makijaż oczu, no to na przestrzeni tych kilku godzin ja nie widzę, żeby się tutaj coś diametralnie zmieniło. Zarówno z prawej, jak i z lewej strony makijaż trzyma się na miejscu. E, tutaj. Jak było źle, tak nadal jest źle, chociaż łzawiłam w ciągu dnia dzisiaj i obawiałam się, że będę miała taką rozpuszczoną plamę, a nic tutaj takiego się nie pojawiło. Mimo wszystko nadal widzę prześwitującą, siną plamę odcieniowania, czyli nic od popołudnia się nie zmieniło, a szkoda, myślałam, że może, może jakimś cudem zniknie, ale jednak nie ma takich cudów. Także jeśli chodzi o paletkę, to nie do końca wam ją polecam i nie powiedziałam wam ostatecznie, jak ona się nazywa. To jest Revolution Forever Flawless Ice, e, czyli jeżeli będziecie. Chcieli kupić sobie paletkę, tanią paletkę z niebieskimi cieniami do akcentów w makijażu, no to może w tej roli się sprawdzi, ale do takich samodzielnych makijaży, tak jak widzicie, o ile maty dawały sobie radę na górnej powiece, o tyle troszkę słabiej było, a właściwie dużo słabiej było na dolnej. Ja jeszcze mimo wszystko dam szansę tej palecie i nie będę używać po prostu tego beżu, a właściwie tego ciemniejszego beżu, który na powiece dolnej wyglądał w ogóle jak jasny beż. W ogóle go już nie będę używać, będę pomijać go w makijażach i mam ochotę kiedyś po prostu pobawić się na dolnej powiece tymi zieleniami morskimi i niebieskimi. Myślę, że wtedy wyszłoby to lepiej. Ale mimo wszystko cieszę się, że wyszły te niedociągnięcia paletki z Makeup Revolution przy tym makijażu, bo jestem w stanie Wam jasno, konkretnie powiedzieć, jakie są jej plusy oraz jakie są niestety też minusy. Także to już by było wszystko? Nie, jeszcze nie podsumowałam Wam produktów suchych, czyli brązerów oraz. Z różu. Po lewej stronie wygląda to OK, po prawej może są jakieś lekkie plamki, ale ja widziałam je już w podglądzie, kiedy montowałam dla Was film. Ja tu po prostu mam paskudne przebarwienie, z którym zmagam się już od miesięcy, a właściwie już chyba to praktycznie od lat. Więc jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby na rozjaśnianie przebarwień, to koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu albo jakiś fajny zabieg, bo ta plamka akurat na linii brązera bardzo mnie wkurza. Także tak, moi drodzy, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Dajcie mi znać, czy testowaliście któryś z produktów, który dzisiaj wam pokazywałam, jakie macie do nich stosunek. No i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, papa. Pa. fresh coffee and bagels too a new day is away